Dobre panowie, mój polski jeszcze nie lepszy. Ja będę po angielsku rozmawiać. Okay, today we had for us it's first half was one game and next half the second game. Yes, and we start really good, but after we did at first too much turnovers. Yes, 32 turnovers per game. I really didn't remember any game before. Yeah, it looks like under 16 team or under 18. Yes, young team. But we have reason. Yes, we have three new players, and we had just one or two practice with them. It looks like a new team for a moment, and we did big changes in the team. Yes, and we hope and we really want to start to win, and we change, and we have four new players. One more new player will arrive Monday. Yes, and for today, we know Energie Torun is a EuroLeague team, and they show EuroLeague level game, except on defense. We wait hard defense, but we lost simple situations. On simple situations, we lost a lot of balls, and the result is show it. And next problem was offensive rebounds. We let them to make 17 offensive rebounds. It's too much. If we want to play the same level, we should improve this result. Yes, that's all. René Taylor, can you say something about this game? Like Coach said, we're a pretty new team, so we're trying to build our chemistry. Torin's been playing together for a whole season, and also EuroLeague, so it was our first game coming together with our new players. They're also, like I said, EuroLeague, so it was a big challenge for us. I feel like we showed some improvement, and there's more things that we have to work on to get better throughout the season to get some wins. Ten zespół z Konina, myślę, że z meczu na mecz będzie lepszy grał. Teraz dochodzi też jeszcze jedna zawodniczka, reprezentantka Czarnej Góry, która myślę, że będzie bardzo, bardzo dobre wzmocnienie też za ten zespół i nie będzie lekko innym zespołami, specjalnie zespołami z tam 5-12 czy 4 tam od czwartej pozycji, ale myślę, że wszyscy będą musieli walczyć z tym zespołem. Dzisiaj mieliśmy tam bardzo słabą pierwszą kwartę i mieliśmy też drugie, trzecie, czwarte, mieliśmy takie przestoje, jeżeli można tak powiedzieć, przez minutę, dwie czy trzy, że robimy głupotę zamiast pójść na, nie wiem, 16 na 18, z dwa niecelna sam na sam pod kosze, wracaliśmy zespół z Konina na 13 punktów, dawaliśmy im szansę, ale cieszę się, że jest dzisiaj wygrana i musimy tylko tak dalej grać i wszystko, co jest przed nami, wygrywać. Dziękuję. Well, I want to thank you for the game. I think you thought really well the whole game. Chciałam podziękować za ten mecz dziewczynom i trenerom Konina. Cieszę się, że wygrałyśmy ten mecz. Na pewno cieszy większa skuteczność niż była w ostatnich meczach. No nie możemy ukrywać, że byliśmy tutaj faworytem od początku. No my jesteśmy na drugim miejscu w tabeli. Konin jeszcze nie wygrał żadnego meczu, więc no ten mecz musiał być wygrany. Troszeczkę męczyłyśmy się w pierwszych minutach. Nie wiem, z czego to wynikało. No ale jak widać, wynik jest pozytywny dla nas i teraz musimy się skoncentrować na wyjeździe do Kayseri. W środę gramy mecz euroligowy, no i z Siedlcami za tydzień.
i utrzymać tą drugą pozycję do końca sezonu, bo wydaje mi się, że i dla klubu, i dla całego miasta drugie miejsce Torunia jest to wielki sukces jak na razie i mam nadzieję, że dotrzymamy to do końca rozgrywek, jak nie lepiej. Dziękuję bardzo. Zobaczymy, już lepszy ja nie mogę powiedzieć naprawdę, to jest inaczej jak gramy takim składem, inaczej jak teraz znowu pójdziemy do Kayseri z jedną netypową środkową, znaczy jakby nawet Fikiel była znowu, to jest tam, może jeżeli nic innego może powalczyć, dać swoje tam 4-6 punktów z Kayseri, 3-4, nie mówiąc o 15 czy coś tam, ale za Tiany to będzie bardzo ciężki mecz, znowu tam Miszu jeszcze nie jest w tej formie, którą oczekujemy, znaną formę dla Gosie. Także mam nadzieję, że nie będzie to tylko taki shopping w Turcji, że naprawdę pójdziemy powalczyć jak na wszystkich meczach. To nie można powiedzieć, że z Orenburgiem kto nie chciał walczyć, nawet jak przegraliśmy tych 30, ale to jest tak, jak ma przeciwnik pozwala. To dziś pozwoliliśmy, nie wiem, w pierwszej kwarcie Koninowi coś tam, gdzie pogra z nami, a później mecz się skończył różnicą 23 punkty. Tak samo kilka naszych meczów, które graliśmy w polskiej lidze, kilka słabych, kilka dobrych meczów i to jest tak, zależy wszystko od dyspozycji zawodniczej tego dnia, zależy co wam przeciwnik pozwala w tej Eurolidze. W polskiej lidze już można i walczyć tu z każdym i myślę, że jest to najciekawsza liga ostatnich, a pewnie od 2005 roku, mojego pierwszego sezonu w Polsce, to jest bardzo ciekawy sezon, gdzie wszyscy zespoły mają po 2, 3, 4, nawet więcej Amerykanek. Także jeszcze się nie zdarzyło coś takiego i każdy z każdym może wygrać. Wczoraj oglądałem ten mecz Wisłę Kraków, która 35 minut, 36 minut się bardzo, bardzo męczyła i siercami. I z zawodniczkami na przykład poziom Zarickiej, którą nam też proponowali, to jest wiecie, taki nieobyczajny zawodnik, ale mówię, każdy z każdej może wygrać. Fikiel jest, też jest problem, że zespół z Koszyc nie zdjęły z listy zawodniczek, wysłaliśmy tam wszystko i także, że nie jest, że tam coś. I też jest taki, powiedzmy drobny taki drobny problem, że bilety, które kupiliśmy jeszcze wcześniej, dużo wcześniej też agencja nam wysłała, że nie można zmienić, nie wiem dlaczego, że nie można zmienić nazwisko zawodniczkę. To jest ten sam zespół, to jest, znaczy nie zmienia się ilość osób, ale że nie możemy zmienić i nawet jakby było załatwione tam, ona jeszcze jest na tym rosterze Koszyc i poprosiliśmy, żeby jak najszybciej, żeby już następny mecz mogła grać tu w Toruniu przeciwko Fenerbahce, bo będzie bardzo ciężki mecz. Muszę powiedzieć naprawdę, że to są sytuacje teraz z Fikielową jest super, wszystko było z jej agentami, bardzo rewelacyjnie wszystko się załatwiało. Z Latoją jest taki problem, że ona już mówiła I fire him, znaczy już nie będzie współpracować z agentem, który nam wysłał projekt umowy, zrobiliśmy poprawkę, której on nie wysłał w ogóle do Atoje. Ja już teraz zaproponowałem, bo czekam, cały czas tam spróbowaliśmy się ona też kontaktować, ona mówi, że nie ma żadnej informacji od agenta, że nic. Ja już zaproponowałem, żeby ten kontrakt, który mamy, żeby ona podpisała i nawet możemy zapłacić tą prowizję agentowi, nie jest problem i myślę, że jest już przygotowana umowa, mam nadzieję, że ona to podpisze, bo żeby je mogli zgłosić, że już będzie w składzie na następny mecz. Dlatego jeżeli też wróci do formy, a jest jeszcze dużo czasu, kobieta, która urodziła dziecko 4 miesiące temu i która nie trenowała przez ile tam 9, 4, 12, 13 miesięcy, na pewno potrzebuje, tylko to jest taki ciekawy zawodnik, wszyscy mówią, jest dużo problemów z Latoją, to jest takie wyzwanie, jest taki fighter, taki zawodnik, który się pobije i na treningu, i na meczu, to co nam może brakuje, co kiedyś 4 lata temu mieliśmy spokojną, fajną, super, rewelacyjną atmosferę, wszyscy się lubili, wszyscy razem byli w Moskwie, w tej
diskotece i nie wiem, tam sam, wiecie co, nie było żadnych konfliktów i byliśmy szósty, wiecie, i później nie wiadomo, jak jest konflikt, a wygra się medal, to szkoda, że nie ma Maksimo, wiecie, jak nie ma konfliktu, przegra się i wy jesteście szósty, to szkoda, że jest taki zespół, a to kibicami nikt nie może, wiecie, to jest bardzo ciężko, ale mówię, chciałbym, że Latoya też będzie taka świeża krew w naszym zespole, która naprawdę, tak jak Amanda Jackson na przykład, która nie jest też w najlepszej formie, nie mówiąc o Rebecca Harris, która dziś pokazała, że jest naprawdę out, to jest ten typ zawodniczy, który się bardzo, bardzo mocno bije na treningach i który mówi, kto Tina Charles, nie wiem, kto to jest, wiesz, to ja zagram z nią i to jest to, co potrzebuję, a nie na przykład jak gramy z Orenburgiem i wiadomo, że jest to dużo lepszy zespół i to są dużo lepsze zawodniczki klasowe, że już się, wiecie, jak zobaczy, tak jak Konin na przykład, może dzisiaj kilka zawodniczek Konina może się przestraszyły, jakie nasze, nawet nie gwiazdy, bo nie ma u nas takich gwiazd, ale mówię, to jest także, mam nadzieję, że będzie, że to wszystko załatwimy i że będzie już w najbliższym meczu się pokazała i żeby ewentualnie grała na tym pucharze polskim.